Teraz jeszcze będzie modlitwa, tak jak wspomniałem, wstawiennicza z błogosławieństwem. Podobnie też jak to było wczoraj na spotkaniu modlitewnym dla młodych, bo wiem, że wielu z was dzisiaj też przyjechało tutaj do pustelni, do tego miejsca, aby dopełniło się to, co wczoraj wielu z was się rozpoczęło. I bardzo dobrze, że posłuchaliście właśnie natchnień Ducha Świętego, bo to było z Ducha Świętego, żeby tu przyjechać, żeby właśnie wczoraj być na spotkaniu. To jest działanie Ducha, Ducha Bożego, który właśnie wami kierował, was prowadzi. I widać, że jesteście ulegli Duchowi Świętemu, bo to są owoce Ducha Świętego, właśnie obecność wasza tutaj, wasz udział w liturgii, przyjęcie w Komunii Świętej, tak w wielkiej liczbie, chociaż też oczywiście są osoby, które jeszcze nie mogły przyjąć, za nich się też modlimy, aby mogli cieszyć się radością przyjęcia Jezusa, Baranka Bożego, do swojego serca i ciała, do swoich ust. Jeszcze zapytam, kto jest pierwszy raz tutaj, niech podniesie rękę. Wysoko, dobrze? Wysoko. Trzymajcie jeszcze przez chwilę. Dobrze, dziękuję. Tak, widać, że właśnie dużo osób dzisiaj również jest z nami pierwszy raz. Bardzo się z tego cieszymy, że są nowi. Więc jeszcze może kilka słów takiego wprowadzenia. A może teraz inne jeszcze pytanie. Właśnie dzisiaj będą takie pytania, więc kto, może tak, kto z was był wczoraj na spotkaniu, niech podniesie rękę. Dobrze, to widać, że jeszcze, no tak, że dziękuję. To może jeszcze inne pytanie, tak się będzie trochę jak w szkole. Kto w takim razie nie był właśnie wczoraj, ale dzisiaj jest w pustelni? Niech podniesie rękę z tych. Dobrze, bo tak, żeby mieć taką świadomość właśnie ilu jest po prostu w pustelni tylko, a nie było wczoraj, a ilu z was było i także i wczoraj, i dzisiaj. Dziękuję, więc taki mały test, mniej więcej mamy takie rozeznanie, więc widać właśnie, że właśnie tym bardziej to prowadzenie jeszcze jest też potrzebne. Więc właśnie za chwilę będzie modlitwa, będzie też jeszcze przed tą modlitwą wstawienniczą ogólna modlitwa wprowadzająca, modlitwa o uwolnienie, o uzdrowienie duchowe, fizyczne, także taka stała modlitwa, która jest odmawiana, modlitwa też na końcu o wylanie Ducha Świętego i Jego darów. Tym bardziej, że przeżywamy w Kościele rok w mocy Bożego Ducha, więc chcemy prosić, żeby ta moc Bożego Ducha stąpiła na nas, była w nas, żeby Pan nas wzmocnił. Ta modlitwa będzie przebiegać w taki sposób, że będzie modlitwa w ciszy. Można pokazać swoje zdjęcia, swoich bliskich, znajomych, przyjaciół, czy w komórce, czy te tradycyjne. Niektórzy z was mieli, będą mieć spoczynki w Duchu Świętym i osoba, która ma spoczynek, którą przytrzymamy, kładziemy też tak łagodnie, spokojnie na ziemię czy na podłogę. W miarę możliwości dobrze jest też położyć pod głowę coś tej osobie, ewentualnie nawet torebkę, czy jakiś ktoś ma kocyk. A jak na zewnątrz będzie osoba w spoczynku, to może nawet nakryć właśnie kocem, bo wieje wiatr, jest chłodno, chociaż jak na marzec to jest naprawdę niezła pogoda. I proszę, żeby teraz nie robić żadnych zdjęć, nie filmować. Dopiero sobie zrobicie zdjęcia po modlitwie wstawienniczej, po wszystkim, na zewnątrz, na pamiątkę. Kiedy położę rękę na danej osobie, to proszę, żeby w sercu mówić zdrowaś Mario. Nawet jeżeli dalej za chwilę pójdę, to żeby tę modlitwę dokończyć, bo wszystko otrzymujemy przez Maryję i za wszystko chcemy dziękować i prosić też właśnie przez Maryję. I to jest najmilsza modlitwa, kiedy modlimy się do Jezusa przez Maryję. Także pamiętajmy o tym, że tak czasem przypominam o tym właśnie, że o wiele więcej otrzymujemy, kiedy prosimy przez Maryję, niż kiedy prosimy Pana Jezusa przez Maryję, niż kiedy prosimy wprost Pana Jezusa, a zapominamy o Jego Matce Marii. Pan Jezus wysłuchuje, ale tak z trudem. Ale z łatwością od razu wysłuchuje, kiedy widzi, że prosisz przez Maryję, kiedy kochasz Maryję też, kiedy oddajesz się Maryi, to Pan Jezus ma, wiemy doskonale, ma wielką słabość do Maryi, do swojej ukochanej Matki, dlatego o wiele więcej daje, kiedy my właśnie też pamiętamy o Maryi, kiedy ją wzywamy,
aby stawiała się za nami u Syna. I teraz podnieśmy nasze dłonie do Pana. Panie, Ty jesteś z nami. Ty jesteś w tabernakulum i w naszych sercach. Ty wybrałeś to miejsce, aby cuda, znaki i łaski Twojego miłosierdzia nieustannie w tym miejscu w nas były obecne i w tych, za których się wstawiamy. Uwielbiamy Twój krzyż, Panie. I dziękujemy Ci za Twoje zwycięstwo, które odniosłeś na pustyni dla nas, aby pokazać nam, że zwycięstwo jest możliwe i że w mocy Twojego Ducha, w imię Twoje, Jezu, mocą Twojego krzyża, rany i krwi będziemy zawsze zwyciężać wszelkie zło w naszym życiu i szatana. Daj nam więc tą łaskę, abyśmy byli wolni od działania szatana, demonów i wszelkiego zła i grzechu, abyśmy cieszyli się życiem w Duchu Świętym, życiem w łasce uświęcającej, abyśmy mogli iść drogą świętości, drogą zbawienia. Chroń nas, Panie, od wszelkiego zła w przyszłości też i nasze rodziny, naszych znajomych, naszych przyjaciół. To miejsce również chroń. I tych z nas, którzy w tym miejscu i w okolicy tutaj też żyją. Chroń nasze domy, nasze miejscowości, aby Duch Święty w nas przebywał nieustannie, aby Duch Święty nas prowadził, aby Duch Święty pomógł nam zachwycić się nad Ojcem i nad Tobą, Jezu Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, w obfitości do nas teraz. Panie, uzdrawiaj nas. Wszystko to, co w nas jest chore, wewnętrznie, duchowo i fizycznie, prosimy o zdrowie. Nie jest to dla nas najważniejsze, nie za wszelką cenę, ale jeżeli możemy Cię o to prosić, a możemy, bo Ty chcesz, żebyśmy wołali też tej intencji, to wołamy w tej intencji, to prosimy. Wielu ludzi uzdrawiałeś, także na tych spotkaniach i tutaj, którzy chorują, mają różne choroby, dolegliwości, właśnie duchowe, psychiczne, emocjonalne, choroby ciała, choroby nowotworowe, różne inne, nieuleczalne. Także usłyszeliśmy dzisiaj o modlitwie wiernych, tyle osób cierpi również na różne guzy, dolegliwości, nowotwory głowy też. Prosimy właśnie, abyś okazał im wszystkim swoje miłosierdzie. Panie, ulecz, bądź hojny, Panie. Prosimy Ciebie, abyś wylewał w obfitości łaskę uzdrowienia przez właśnie Maryję, Twoją i naszą ukochaną, umiłowaną Matkę, która nas tak bardzo ukochała też, która troszczy się o nas z woli Ojca Niebieskiego. Maryjo, Matko, niech Twoja modlitwa teraz popłynie do Ojca i do Jezusa. Niech Duch Święty teraz na nas, na nasze rodziny stąpi, na Polskę, i na Słowację, i na Kościół, i na cały świat, i na dusze czystcowe, i na konających, bo chcemy modlić się za wszystkich, nikogo nie pomijając, o nikim nie zapominając. Maryjo, okryj nas swoim płaszczem, Mamo, ukryj swoim pięknym, niepokalanym sercu, które wycierpiało tyle z powodu też naszych grzechów, ale Ty nam też współczujesz, Mamo, prowadź nas do Jezusa, pomóż nam być z Jezusem, pomóż nam dziękować Mu za wszystko, przepraszać za wszystko i wielbić za wszystko i radować się wszystkim, co pochodzi od Niego, co nam dał, daje i będzie dawał teraz i w wieczności. Święty Józefie, też prosimy, wstawiaj się za nami. Teraz wołaj swoimi słowami jeszcze do Pana, głośno, żeby inni Cię słyszeli, żeby nie było nikogo, kto będzie miał usta zamknięte. Wszyscy wołajmy, śmiało, żeby się nie wstydzić, nie krępować. Wołaj, Panie, okaż miłosierdzie. Panie, zobacz, jak wielu tutaj obecnych cierpi, choruje, jest udręczonych. I ja też pragnę nad nimi też wołać za Tobą, za nimi też. Współczuję im, bo widzę, jak bardzo cierpią i oni, ich bliscy. Panie, pociesz ich. Dziękuję Ci za to, co uczynisz. Chwała Ci za wszystko, Panie. Bądź uwielbiony, wywyższony, nasz Królu, Boże nasz. Bądź obecny w naszym życiu. Pomóż nam dźwigać krzyż naszego życia. Chwała Ci za wszystko. Tobie chcemy oddawać pokłon, Tobie chcemy służyć. Tobie chcemy służyć. Zpiewajmy jeszcze taką pieśń. Niektórzy już ją znają. Pieśń, która jest właśnie, która mówi o chwale Bożej. Bo w Wielkim Poście też trzeba śpiewać o chwale. Tobie należy się chwała, Tobie należy się cześć, Tobie będziemy się kłaniać, Jezu.
Tobie należy się chwała, Tobie należy się cześć, Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tobie należy się chwała, Tobie należy się cześć, Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tobie należy się chwała, Tobie należy się cześć, Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Wszyscy! Tobie należy się chwała, Tobie należy się cześć, Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tobie należy się chwała, Tobie należy się cześć, Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tobie należy się chwała, Tobie należy się cześć, Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tobie należy się chwała, Tobie należy się cześć, Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tobie należy się chwała, tylko Tobie. Tobie należy się cześć, Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. A teraz módlmy się w językach, a jak jeszcze ktoś nie potrafi, niech otworzy swoje usta i zacznie się modlić, bo ten dar jest dla wszystkich. A jak ktoś mimo wszystko jeszcze nie będzie się modlił, to po prostu, jak wiecie, wielu z was uczymy, uczę, po prostu wzywaj, przyjdź Duchu Święty. Aria Maria, przez serce Marii. Shala Maria, Veria Shon. Shala Menoi, Malevela Shalonoi. Adonai, Adonai, Adonai. Silifala Vechanolelei. Shala Menoi, Shala Bechado Bethalai. Shala Behenoi, Shala Bethanoi. Shala Bethanoi. Aria Vero, Aria Vero. Aria Lel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 
Faravelo, Santa Maria, Alo, Santa Maria, 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 przyjdź Duchu Święty, la 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 la, alelelelele, przyjdź Duchu Święty, 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 przyjdź Alemala Święty, przyjdź Ariahu Święty, Duchu Święty, przyjdź 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 Duchu Święty. Duch Święty wstępuje teraz na Ciebie. Tak jak było poznanie przed Eucharystią, że Pan uzdrawia cztery osoby, że będą płakać. I te osoby są tutaj oczywiście uzdrawiane, począwszy od Eucharystii. I Pan kontynuuje to uzdrawianie tych, którzy są ciężko chorzy spośród nas, najbardziej chorzy. I one otrzymują ten dar łez. One są w Duchu Świętym, napełnione Duchem Świętym, Duchem uzdrowienia. I Pan uzdrawia też osoby, które chorują właśnie na, też było to wspomniane, na różne bóle, choroby, nowotwory, głowy. I Pan uzdrawia te osoby, uzdrawia Twoją szyję, Twoje plecy, Twój kręgosłup chory.
Uzdrawia Ciebie z guzów, które masz na twarzy. Pan uzdrawia także z guzów, które masz w nerkach. Pan uzdrawia Ciebie, tak, z guzów, które masz w nerkach. Teraz Ciebie uzdrawia, tak. To jest do Ciebie. Pan uzdrawia osobę, która ma guzy w płucach. Pan uzdrawia Twoje płuca. Nie tylko Pan uzdrawia te osoby, które są tutaj, ale te, które będą słuchały też tej modlitwy nagrywanej teraz. Pan uzdrawia Twoje uszy, które często Cię bolą, kłują, a nawet czasem krwawią. Pan uzdrawia Twoją wątrobę. W ciągu 3 dni doświadczysz pełnego uzdrowienia wątroby. Nie bój się, córko. Pan mówi, pragnę uzdrowić Twoje ciało, Twoją wątrobę i czynię znak krzyża nad Tobą, mówi Pan. Jest miła mi Twoja modlitwa i tych, którzy modlą się za Ciebie. Histeria. Pan mówi, błogosławię Ciebie, Doroto, która często płaczesz nad grzechami Twoich bliskich, która pokutujesz, która jesteś tutaj i tęsknisz za mną, mówi Pan. Ja Cię przyjmuję do serca. Histerias. Pan mówi, że uzdrawia też Twój żołądek, Twoją dwunastnicę i trzustkę. Teraz czujesz ciepło w tych chorych miejscach. Alicjo, Pan Cię uzdrawia. Beniu, Pan Cię uzdrawia. Genovefo, Pan Cię uzdrawia. Fryderyku, to jest do osoby, do mężczyzny, który będzie nas słuchał przez internet. Pan Cię uzdrawia również. Pan uwalnia Ciebie od ducha śmierci, ducha samobójstwa, od ducha niewiary i zwątpienia, ducha krytykowania tego, co Boże i związane z Kościołem, a co jest dobre, bo w Kościele jest tyle dobra, to, że jest słabość, jest grzech, to prawda, ale jest tyle dobra. Dziękuj, że jesteś w Kościele, że możesz doświadczać tylu łask, sakramentów w Kościele. Periasia, Shali, Hatchania, Matajesz, Hednaja, Etulli, Shalechania. Pan uzdrawia Leszka teraz i uwalnia go od zniewolenia alkoholem, pornografią, samogwałtem, zniewolenia pewną kobietą, z którą jest od kilku lat związany. I opuścił żonę przez tą kobietę. Kisterias, Elpachadias, Kenasz. Pan uzdrawia Twoje kolana i Twoje biodra. Już nie będą Cię bolały. Znikną też te żelaki, które masz na nogach. Kisijasz. Jest osoba, która ma takie obrzodzenia związane ze sferą też intymną, z brzuchem. I Pan uzdrawia też właśnie Ciebie z tej dolegliwości. Kechadija, Shalabechadija. Shalapchani. Pan uzdrawia również dzisiaj osoby, które są niepłodne, które proszą również o dar potomstwa. Teraz i będą prosiły przez internet. Asile fitolasz, Ashihadija, Shale. Isola fitela. Pan uzdrawia teraz Twoją tarczycę, guzy, które masz na tarczycy. Lishahitala. Spocznij w Duchu Świętym. Pan Cię napełnia i uzdrawia. Shalapitela. Hetkalia, Sulefitolo. Pan Jezus uzdrawia też mężczyznę, który modli się za ciężko chorą swoją żonę. Ona choruje na białaczkę. Pan widzi Twoje łzy, Twoją gorącą modlitwę, Twoją obietnicę, którą złożyłeś Panu. Ale Pan uzdrowi Twoją żonę, ale spełni swoją obietnicę, którą złożyłeś Bogu. Pamiętaj, Pan, masz ją wypełnić. Histeria, Sulebeszta. Pan uzdrawia Ewę teraz i Edmunda, który będzie słuchał, to jest ojciec pewnej kobiety, która właśnie włączy internet i będzie słuchała ze swoim tatem Edmundem. Ona ma na imię Justyna i Pan uzdrawia ją wewnętrznie i jej tatę z nowotworu prostaty. Pan też błogosławi dzieci, które tutaj są, również i dzisiaj. Wszystkie dzieci, które tutaj macie i te, które macie w domach. Te, które są gdzieś w innych miejscach, też błogosławi wasze dzieci. Krysiu, Pan również uzdrawia Ciebie z migreny i z bólów związanych z menopauzą też. Kiria szalachitalasz i szalapechatia.
Jest osoba, która kiedyś bluźniła Panu Jezusowi i Maryi, ale jest tutaj z bólem serca i żałuje za to, że jest to mężczyzna, który kiedyś tak robił, szczególnie kiedy pił po prostu pod wpływem alkoholu, złorzeczył żonie i właśnie Panu Bogu, Maryi, i żałuje. Pan widzi, że żałujesz, ale napraw teraz to również przez to, że będziesz odmawiał różaniec, że będziesz często adorował Pana i często się spowiadał. I właśnie był przy Panu i prowadź ludzi do Jezusa. On dał ci taki dar ewangelizowania. I Pan teraz rozpala w naszych sercach, a w niektórych szczególnie, specjalnie dar właśnie ewangelizacji z mocą, dar prorokowania, dar prorokowania też, dar poznawania duchów, rozpoznawania duchów, charyzmat wiary, charyzmat cudów, Pan. Tak, w Tobie Pan rozpala charyzmat cudów. Żyj w Duchu Świętym. I szali. Pan Cię posyła do nowych ludzi. Pan Cię posyła do młodych, a Pan Ciebie z kolei posyła do dzieci. Idź do dzieci i głoś im Jezusa, małym dzieciom, kilkuletnim, kilkunastoletnim też, młodzieży. Głoś Jezusa. Shalabesha, shalabesha. Pan uwalnia Ciebie od zniewolenia narkotykami, marihuaną. Nawet tutaj, jeszcze kiedy byłeś, znaczy tutaj właśnie przed wejściem do kościoła też zapaliłeś marihuanę. Pan widzi to i Panu się to nie podoba i chce, żebyś zerwał z tym. Kiria, Solabecha, Dijasz. Iszach, Matijasz, Patchadija. Jeszcze na końcu Pan uzdrawia osobę, która ma częste bóle brzucha, kobietę, bóle jelit. Czasem też pojawia się krew, kiedy właśnie też wypróżnia się i Pan leczy Ciebie też teraz. Szalabitoloch, Patchadija, Szalame. Jest także osoba, którą, właściwie nie jedna, bo to są trzy osoby, które Pan uzdrawia z poważnych chorób krwi, z anemii krwi, w ogóle też i z anemii. Keshihadi, keshihadi, Maria. Maria, Matka Boża, teraz tak duchowo mam taki obraz Marii, która, naszej mamy ukochanej, która podchodzi do jednej osoby teraz i kładzie ręce na Twojej głowie. I modli się Matka Boża gorąco za Ciebie. Tak, to jesteś Ty. Maria teraz się modli za Ciebie. Nie bój się. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze, na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze, na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Maryjo, uzdrowienie chorych. Maryjo, Matko Boża Bolesna. Maryjo, Matko i przełożona tego miejsca. Święty Józefie. Święty Janie Chrzcicielu. Nasi aniołowie stróżowie. Jeszcze na końcu tak poczułem, żeby pomodlić się za cały czyściec, za wszystkie dusze czystcowe, szczególnie za naszych bliskich, wiernych, zmarłych, żeby okazać im miłosierdzie teraz przez tą modlitwę wspólną i żeś. Pamiętajmy, żebyśmy w Wielkim Poście też właśnie modlili się za dusze czystcowe, ogólnie za wszystkie, nie tylko za naszych zmarłych, bo one to bardzo proszą, bardzo na to czekają, liczą. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, Matko dusz czystcowych, teraz, drodzy kochani, proszę, zróbcie tu przejście przez środek do schodów, tak jak na Komunię Świętą. I też ci, którzy przyjeżdżają do nas, to wiedzą, ta modlitwa będzie krótka nad każdym z was. Także i też zawsze przypominam, nie martwcie się tym, bo to nie chodzi, żeby były długie modlitwy. Krótka modlitwa, błogosławieństwo, otwarcie Twojego serca.
wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej. Naprawdę to bardzo dużo. A Pan będzie działał.